Witam Państwa bardzo serdecznie na gościnnej ziemi karniewskiej. Zostałem poproszony przez kuratorium o to, żeby u nas odbyła się ta dzisiejsza konferencja. Uznaliśmy to za wyróżnienie. Staraliśmy się, żeby też było to w takiej atmosferze przyjaznej. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiejszych uczestników tak wspaniałej konferencji. Szanowni Państwo, gościmy, tak jak Pan Dyrektor powiedział, w naszej jedynej placówce w Karniewie. Skupiliśmy się na tym, żeby jak najlepiej tę szkołę doposażać, dbać o naszego ucznia. Jako samorząd, jako wójt, jak i również 15-osobowa rada rozumiemy, jak ważna jest edukacja, ale też rozumiemy, że nic nie może być za darmo. Składamy wszelkiego rodzaju wnioski, aplikujemy przy każdej możliwej sytuacji o wnioski na nowe wyposażenie, na doposażenie naszych klas. Społeczeństwo całe buduje się od lat najmłodszych i tak jak je wychowamy, tak je będziemy mieli. To wszystko w połączeniu, prawda, z nowymi technologiami będzie owocowało jeszcze bardziej w przyszłości naszej gminie i naszemu społeczeństwu. Witam serdecznie pana Jana Aleksandra Wierzbickiego, dyrektora Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Warszawy wraz z prelegentami. Przede wszystkim witam pana Michała Wojciecha Jasińskiego, wójta gminy Karniewo. Witam bardzo serdecznie. Oraz pana Jana Mordwińskiego, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karniewie. Również bardzo serdecznie witam. Witam edukatorów mobilnych laboratoriów przyszłości. Miło mi również powitać prelegentów, którzy przedstawią dobre praktyki w szkole w zakresie wykorzystania sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości. I tak, witam pana Piotra Jeronima, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu. Oraz pana Zbigniewa Szczerbę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie wraz z nauczycielami. Również bardzo serdecznie witam. No i oczywiście witam przede wszystkim wszystkich uczestników konferencji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Panie wójcie, szanowni panowie dyrektorze, szanowni państwo. Jest mi bardzo miło powitać Państwa na tej konferencji z ramienia Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Proszę Państwa, zmierzymy się teraz z nowymi technologiami, z nową rzeczywistością. Ośrodek się zmierza z nową technologią i z nową rzeczywistością już od 32 lat swojej działalności. Patrząc, jak ta technologia się zmienia, co nowego i jak, co najważniejsze, wdrożyć tą technologię i nadążać za nią w szkole. Konferencja jest taki, żeby przybliżyć praktyczne zastosowanie sprzętu, które szkoły zakupiły chociażby w ramach bardzo dużego programu rządowego, jakim były Laboratoria Przyszłości. Rzeczywiście jest to środowisko bardzo aktywne, które jest ambitne, jest aktywne, gdzie jest nauczanie na wysokim poziomie i chęć rozwijania się i dlatego uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, żeby też sprowadzić dyrektorów z innych placówek, żeby zobaczyli, że takie środowisko jak Karniewskie, które nie jest wcale największym, ale też nie najmniejszym, że jak to dobrze funkcjonuje, na wysokim poziomie jest tutaj organizacja i dlatego też
chciałbym już z góry właśnie podziękować panu wójtowi Michałowi Jasińskiemu, panu dyrektorowi Janowi Mordnickiemu za pomoc w organizacji. Oczywiście dziękuję w imieniu pani kurator Aurelii Michałowskiej, która jest przede wszystkim głównym organizatorem, oraz OAZ. Nasz ośrodek już od ponad 32 lat zajmuje się wdrażaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania i informatyki. W jaki sposób możemy tworzyć, pracować w szkole z najnowszymi technologiami? Obecnie jesteśmy wdrożeni do projektu Laboratoria Przyszłości. Ten projekt jest szalenie ważny, aby pokazać uczniom, w jaki sposób mogą wykorzystywać najnowsze technologie, najnowsze laboratoria w kreowaniu swojej wiedzy i w budowaniu różnego rodzaju umiejętności. Też szalenie ważne, aby uczniowie nie patrzyli na technologię jako twór, który narzuca coś im, który pokazuje pewne fakty jako dokonane, ale żeby sami odkrywali wiedzę i ją budowali. Dlatego jest tak ważne, aby poznawali te najnowocześniejsze laboratoria przyszłości. Pokazujemy, w jaki sposób wykorzystywać najróżniejszy sprzęt w tych laboratoriach, w jaki sposób pracować z uczniami, jakie zagadnienia się do tego nadają i co zrobić, aby w przyszłości uczeń był kreatywny i mógł działać w nowym świecie, nowej cywilizacji, cywilizacji komputerowej, która będzie obecna cały czas. Bardzo sobie cenimy tutaj tą współpracę, ponieważ dzięki niej możemy pokazać nauczycielom i uczniom z całego województwa mazowieckiego, w jaki sposób można działać w tym projekcie, jak do niego przystąpić i co najważniejsze, jak wykorzystywać sprzęt, który w tym projekcie mogą szkoły pozyskać, aby móc skutecznie pracować z uczniami, uczyć ich nowej wiedzy, nowych umiejętności, tak żeby było to jak największą korzyścią dla uczniów.